Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. Mam nadzieję, że wszystko u Was jest dobrze. Dziękuję wszystkim sympatykom za miłe słowa, za komentarze, za pytania, za odpowiedzi, za stawiane mi wirtualnie kawy. Jeżeli uważacie, że to, co robię, jest sensowne, jest warte tego, jest warte trudu, no to wejdźcie na stronę, do której link znajdziecie w opisie do tego materiału. I tam możecie postawić mi nawet najmniejszą kawką, jakieś takie espresso, które pozwoli mi nabrać siły do pracy i do dalszej walki na tym froncie edukacji w Polsce. Dobra, dzisiejszy materiał będzie jednym z trzech, być może, a może i czterech materiałów, które poświęcę relacjom pomiędzy historią a literaturą, albo literaturą a historią. Ten splot literatury i historii jest bardzo, bardzo, bardzo silnie obecny w polskiej literaturze i ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby na maturze rozszerzonej pojawiły się w pewnym momencie takie kwestie, które są związane właśnie z historią, ze sposobami, przy pomocy których radzą sobie literaci z tym właśnie zjawiskiem wydarzeń historycznych. Historia, jak sami dobrze wiecie, jest to nauka badająca przyczyny różnych wydarzeń historycznych, skutki tychże wydarzeń historycznych i opowiada nam o historii, oczywiście układając tę opowieść w pewnym chronologicznym ciągu. Oczywiście nie jestem historykiem, ale mi się wydaje, że tak chyba można taką historię jakoś tak prosto zdefiniować. Jednak literatura ma to do siebie, że traktuje instrumentalnie historię i stara się pisarz, autor, poeta, dramaturg w taki sposób opowiedzieć o jakimś wydarzeniu, żeby osiągnąć założone przez siebie cele. A więc nie jest do końca obiektywny, zresztą nie może być, nie jest naukowcem, nie jest badaczem, nie jest historykiem i stara się przy pomocy historii opowiedzieć o czymś, co mu się wydaje istotnym. Myślę, że pierwszą epoką w historii literatury polskiej, w której historia odgrywa nieprawdopodobną rolę, była epoka romantyzmu. No, romantyzm była to pierwsza epoka, która trwała nam od początku do końca w czasach zaborów. I romantycy, niestety dotknięci tak pokoleniowo kilkoma wielkimi zawirowaniami historycznymi, starali się opowiedzieć o tych wydarzeniach historycznych w taki sposób, żeby zrealizować założone przez siebie cele. O tych celach za chwileczkę. Romantycy nie traktowali historii jako takiego zimnego i poukładanego zbioru wydarzeń, które po prostu istnieją za sprawą trudu, wysiłku albo geniuszu poszczególnych bohaterów historycznych, poszczególnych polityków, generałów, przywódców itd., itd. Nie, historia była materią, podobnie jak zresztą natura, była materią, nad którą czuwały siły niezależne od człowieka. Z jednej strony były to siły o iście szatańskim pochodzeniu. Z drugiej strony były to siły, które były no, niemalże boskimi mocami. No to zacznijmy może od samego początku. Najważniejszym polskim dziełem romantycznym to są oczywiście Dziady, część trzecia. I Adam Mickiewicz we wstępie, takiej przedmowie, którą napisał do Dziadów, części trzeciej, pisze takie słowa. Kto zna dobrze ówczesne wypadki, a mówimy oczywiście o latach 20. XIX wieku i o prześladowaniu polskiej młodzieży na Litwie, czyli kto zna dobrze ówczesne wypadki, da świadectwo autorowi, że sceny historyczne i charaktery osób działających skreślił sumiennie, nic nie dodając, nigdzie nie przesadzając. I po cóż by miał dodawać albo przesadzać. I dalej. Autor chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu. Nie potrzebował zohydzać rodakom wrogów, których znają od wieków, a do litościwych narodów europejskich, które płakały nad Polską, jak niedołężne niewiasty Jeruzalem nad Chrystusem, naród nasz przemawiać tylko będzie słowami Zbawiciela.
Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad samymi sobą. No właśnie, więc cóż Mickiewicz robi z historią? Z jednej strony zarzeka się, że wydarzenia historyczne, które zbudowały nam Dziady część trzecią, zostały przez Mickiewicza oddane w sposób sumienny, rzetelny. Niczego Mickiewicz nie ujął, niczego nie dodał, nikogo nie wyidealizował, ani nikogo nam nie zohydził. Co oczywiście możemy chyba uznać za delikatną przesadę, ponieważ bardzo mocno idealizowana jest postawa polskich patriotów, polskiej młodzieży, która, o których to postawach czytamy w, chociażby w scenach więziennych, albo w tych wstrząsających opowieściach o młodych wyprowadzanych z aresztu studentach i uczniach, którzy są, no, którzy noszą widoczne ślady po torturach. Tak, oni są wyidealizowani i są tak ukazani w świetle niemalże półboskim, nawiązującym bardzo mocno do tego, jak wyobrażamy sobie pierwszych chrześcijan, którzy cierpieli prześladowania za czasów pogańskich. To z jednej strony takie mamy idealizację, a z drugiej strony mamy taką, no, naprawdę bardzo brzydką aurę, która otacza bohaterów negatywnych, ale tymi bohaterami negatywnymi nie są tylko przecież Rosjanie i rosyjscy urzędnicy, żołnierze, policjanci, ale tymi negatywnymi bohaterami są również, no, chociażby mieszkańcy Warszawy. Tutaj przypominam Salon Warszawski i jesteśmy wśród tych kosmopolitów, którzy nawet po polsku nie mówią, tylko mówią po francusku. Czyli z jednej strony Mickiewicz zarzeka się, że traktuje materiał historyczny z pełnym obiektywizmem, a z drugiej strony niestety nie można koniecznie mu wierzyć. Tak, więc traktuje historię jako bazę, na której zbudował pewną opowieść o sensie polskich dziejów. Co się dzieje dalej? Buduje nam Mickiewicz koncepcję mesjańską. Oczywiście nie jest to koncepcja świeża, ponieważ już w czasach baroku Polacy mieli przeświadczenie o tym, że ich naród jest wybrany do robienia wielkich rzeczy, jest przedmurzem chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale koncepcja mesjańska, która pojawia się w dziadach części trzeciej, jest fantastycznie rozbudowana i historia została tutaj poddana procesom znanym z takich dociekań historiozoficznych, czyli historia od historiozofii różni się tym, że historiozofia nie tylko bada wydarzenia historyczne, nie tylko docieka ich przyczyn i konsekwencji, ale również zastanawia się nad tym, jaki jest wyższy sens takich, a nie innych zdarzeń. I Mickiewiczowi się wyobraziło, Mickiewiczowi się objawiło za sprawą widzenia księdza Piotra, że historia Polski powtarza tak naprawdę losy Chrystusa. Polscy patrioci powtarzają losy pierwszych chrześcijan, którzy są bardzo prześladowani za czasów Cesarstwa Rzymskiego i polska historia potoczy się identycznie jak losy Chrystusa, czyli polska historia objawi w końcu finalnie Polskę jako naród zwycięski, który zmartwychwstanie i pociągnie za sobą kolejne narody. A więc ten mesjanizm jest wpisany w rozważania dotyczące historii Polski. Żaden historyk poważny nie będzie brał mesjanizmu jako jedynej, nie będzie traktował mesjanizmu jako odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące losów naszego narodu. To tak nie wygląda, ale Mickiewicz, który był arcygenialnym poetą, dramatopisarzem, potraktował materię historyczną w taki sposób, aby pokazać nam, że los Polski był i jest i będzie jednak pewnego rodzaju polem, które zagospodarowuje siła wyższa, czyli Bóg. Także nie ma się czego bać, jesteśmy pod opieką samego Pana Boga. Nieco inaczej zdaje się patrzeć na to największy konkurent samego Mickiewicza, czyli Juliusz Słowacki, który w swoim genialnym dramacie, czyli w Kordianie, rozpoczyna też pewnego rodzaju rozważania natury historiozoficznej w takim po części groteskowym, po części baśniowym, a już na pewno bardzo mocno romantycznym, w takim właśnie wstępie, czyli w tak zwanym przygotowaniu, czytamy
o wydarzeniach, które mają miejsce ostatniego dnia roku 1799, tak, na Łysej Górze, gdzie zbierają się siły nieczyste, mające przygotować świat i też Polskę do wejścia w nowy wiek. Tymi przygotowaniami rządzi szatan i obserwujemy przygotowania diabelskich postaci do tego bardzo ważnego, kluczowego momentu, ponieważ wydawać by się mogło, że szatan i jego pomocnicy będą projektować historię Polski w całym następnym stuleciu. Czyli będą wyciągać z kotłów, tak, z jednego kotła, przywódców powstania listopadowego. I w ten oto sposób Juliusz Słowacki wypowiedział się na temat historii, traktując postacie historyczne, które no, były jego współczesnymi, jako postacie, które kompletnie nie spełniły się jako przywódcy powstania listopadowego. Co więcej, nie tylko się nie spełniły, ale były szkodnikami, które to szkodniki zostały wysłane albo wrzucone do polskiej historii przez samego szatana. A więc tutaj Słowacki mówi zupełnie coś innego. Polska jest przestrzenią, w której diabelskie siły mieszają i to diabelskie siły przy pomocy wysłanych przez siebie ludzi, no chociażby generała Chłopickiego, księcia Czartoryskiego, generała Skrzyneckiego, tak? Te diabelskie siły przy pomocy tych właśnie stworzonych przez siebie kompletnie nieudolnych polityków, przywódców, dowódców zmieniają oblicze polskiej historii i doprowadzają ten wielki, szlachetny zryw do finalnej klęski. A więc znowu, historia jest traktowana w sposób historiozoficzny i inaczej niż Mickiewicz, Słowacki widzi w historii Polski jednak dziedzinę działania szatana. I co chyba nam będzie potwierdzała cała reszta Kordiana, który to Kordian kończy się niestety, no mamy zakończenie otwarte, prawda, ale gdyby ten adiutant chyba, który wiezie list ułaskawiający Kordiana, nie dotarł na czas, no to Kordian kończy się śmiercią głównego bohatera, tytułowego niedoszłego zamachowca, który no niestety przeliczył się i musiał zginąć, ponieważ jako symbol tych niedojrzałych polskich romantyków no musiał być pokazany jako ktoś, kto przegrywa, a nie jako ktoś, kto odnosi jakiekolwiek zwycięstwo. Jest jeszcze jeden bardzo ważny tekst, który rozprawia się z historią i to rozprawia się chyba w taki najbardziej metafizyczny sposób. To jest oczywiście Nieboska Komedia Krasińskiego i Zygmunt Krasiński mówi nam na temat historii dwie bardzo ważne kwestie. Przede wszystkim historia pojawia się w Nieboskiej Komedii w drugiej części tego dzieła, w części, która jest poświęcona rewolucji i walce rewolucjonistów z arystokratami. Rewolucja jako ten wielki zryw, który przede wszystkim kojarzono w romantyzmie z rewolucją francuską. Rewolucja była wydarzeniem, które przeorało i przeorganizowało i zdemolowało stary, dobry ład oparty na feudalnej filozofii, tak? Tej zwierzchności, tych hierarchii, tych szczebelków drabiny, gdzie ludzie byli poustawiani, oczywiście według zwolenników feudalizmu, poustawiani tak, jak sobie to Pan Bóg wyobraził. I rewolucja zniszczyła cały ten ład, wywaliła tę drabinę, tę piramidę, zrównała z ziemią i pojawiły się hasła równości, braterstwa, hasła związane też z wolnością, która miała być niczym nieograniczona. I Zygmunt Krasiński pochyla się nad tym zjawiskiem rewolucji i zdaje się mówić, że rewolucja nie jest niczym nowym, że rewolucja to tak naprawdę nowa nazwa na stare, dobrze znane ludzkości zbrodnie. A rewolucja jest po prostu ładną nazwą, ładnie pachnącą nazwą, świeżą nazwą na wydarzenia, które już nie raz, nie dwa doprowadziły do upadku całe społeczności, całe kraje, całe państwa. A więc po pierwsze, Zygmunt Krasiński pochyla się nad zjawiskiem rewolucji i wyraża bardzo krytyczną,
Tak? Bardzo krytyczną opinię na temat tego właśnie zjawiska. Ale to nie jest najważniejsze. Ten namysł nad historią, nad tymi wielkimi procesami historycznymi jest u Krasińskiego może mniej ważny. Ważniejsza jest jego taka historiozoficzna jednak koncepcja, którą nazywamy prowidencjalizm. Prowidencjalizm to jest przekonanie o tym, że nad losem całego świata czuwa Bóg. Tak? Prowidencjalizm to jest wiara w to, że opatrzność boska nie pozwoli, żeby zło zatriumfowało na tym łespadole, czyli na ziemi. W momencie, w którym zacznie się przelewać czara goryczy, czara tego zła, to Bóg przychodzi, interweniuje, wprowadza swoje własne, dobrze znane od zawsze zasady i stara się tak mniej więcej, jakby to można było porównać do potopu, to byłoby chyba całkiem niezłe porównanie, stara się zniszczyć albo zanulować to, co do tej pory ludzie popsuli, po to, żeby na nowo móc pozwolić ludziom się rozwijać, albo po to, żeby na mocy paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa, zwinąć całą rzeczywistość i zakończyć przygodę ludzi w tym świecie, w tym właśnie wymiarze. A więc widzimy, że literatura romantyczna nie widziała w historii żadnych takich zimnych, wyrachowanych, niech będzie wydarzeń, które można wytłumaczyć przy pomocy intryg, spisków, no i przede wszystkim przy pomocy tej bardzo prostej logiki, że w historii, że historią rządzą ci, albo historię piszą ci, którzy są silni, którzy zwyciężają. Nie. Romantycy chcą nas przekonać, że historia ma swoje poukrywane sprężyny, tak jak w zegarku, wewnątrz zegarka, pod cyferblatem są kółka zębate, które się obracają. Tak samo w historii mamy te swoje kółka zębate, historia ma swoje kółka zębate, które są niedostępne oczom zwykłego śmiertelnika, a wgląd w ten mechanizm mają tacy właśnie wielcy ludzie, jakimi byli w romantyzmie poeci, czyli Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, zajrzeli pod spód tego cyferblatu i zaczęli się zastanawiać, jak to się dzieje, że historia wygląda tak, a nie inaczej. Tak? Czyli historia w romantyzmie jest zawsze interpretowana w taki sposób, aby wykazać, że historia ma sens i historia jest czymś, nad czym czuwają siły wyższe albo czym manipulują siły wyższe. To na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia, usłyszenia. W przyszłym, kolejnym odcinku będziemy sobie rozmawiali o tym, w jaki sposób historia jest pokazywana w pozytywizmie i w młodej Polsce. Do zobaczenia, usłyszenia.